beloved kingdom was not always the one we know today. Okay. Ale fajnie się gierka zaczyna, takim od razu intrem. Families thrived, children played and banquets were plentiful. The communities were kind, supportive and sharing. Okay. The great invasion brought an end to the beast. Occupied with happiness, we forgot to learn. Oh my god, zapomnieli jak się bronić i ktoś ich zaataakował. Adamant the Great. Adamant Wielki, okej. Okay. Armies unfolded onto our coasts. Our army was crushed in a week. W ciągu tygodnia, oh my god. Serving foreigners we had never heard of. The Yuan dynasty was no more. Oh my god, ale smutek, ale smuteczek. Moi drodzy, link do tej gierki macie w opisie. Przywitam się teraz. No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę, w której to właśnie tak jak tutaj lektor powiedział, królestwo zostało zaatakowane. Rise Eterna. Prolog. Mieszkańcy królestwa Arzrael wiedli niegdyś spokojne i dostatnie życie. Przez wiele pokoleń społeczeństwo kwitło pod rządami króla Jedena. Nic nie wskazywało na to, że jest to jedynie cisza przed burzą. Kiedy Imperium Athracian zaatakowało, napotkali bezwzględny opór ze strony zdeterminowanych mieszkańców, którzy za wszelką cenę chcieli odzyskać wolność. Mimo to, wojskom nieprzyjaciela z łatwością udało się opanować krainę. Dzisiaj całe królestwo Arzrael żyje w strachu o przyszłość. Kiedyś bezpieczne miejsce, teraz zalane przez falę bandytów i atrachcyjańskich wojsk. 35 lat po najeździe w królestwie Arzrael na nowo formuje się ruch oporu. Dobrze, i teraz moi drodzy, ja już sobie w ogóle tutaj tą historyjkę czytałem. Jesteśmy bandytą, który się nazywa Nathan, jakoś tak. I on jest też tym bandytą, tylko że on pilnuje obozowiska. Bandyci idą tam okradać miasto i tak dalej, my pilnujemy obozowiska i nagle się okazało, że ci bandyci tam poszli, powiedzieli, że wrócą o zmierzchu, natomiast ten bandyta, którym my gramy na TL, on powiedział, że pójdzie tam sprawdzić, co się stanie, odstało, ponieważ bardzo długo ich nie było i tam się okazało, że jedna kobieta, Lua ona się nazywa, ona pokonała wszystkich bandytów i stwierdzili, że razem się pojednają, ponieważ on co prawda, my jesteśmy co prawda bandytą, tylko jesteśmy takim bandytą, który tylko i wyłącznie pilnuje obozowiska i mu chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Dlatego też stwierdził, że z tą Luą się pojednają i zaczną razem współpracować. I tak naprawdę ten Natal, on zrezygnował z bycia bandytą i ich zdradził. I teraz razem musimy walczyć i cisnąć naprzód. Dobrze, i jak sami widzicie, moi drodzy, znajdujemy się już na terytorium wroga, czyli tych bandytów. I naszym celem jest udanie się na północ, czyli właśnie, czy też na południe, bo na południu znajduje się stolica i muszę powiedzieć, że Natal uratował Luę przed śmiercią, ponieważ ona tam walczyła z tymi bandytami, wiadomo, on ją tutaj zwyciężyła i tak dalej, ale obniosła straszne rany, dlatego też Natal musiał ją tutaj opatrzyć i tak dalej. I mamy, moi drodzy, rozdział pierwszy, prolog, misja pierwsza, warunki, pokonaj wszystkich wrogów i Natal i Lua muszą przeżyć, okej? Okay? Ruszaj swoje jednostki, bla bla bla, to już tutaj znam wszystko. Tura gracza. Moi drodzy, możemy zrobić sobie coś takiego, że ja sobie tutaj podejdę i możemy sobie zbierać przedmioty, które się tutaj znajdują. Widzicie, mamy elastyczną gałąź, natomiast ja już muszę wam powiedzieć, że ja wiem, że Natal jest dosyć ciekawą postacią, która odnosi małe obrażenia, natomiast ta druga, Lua, ona ma taką kiepską troszeczkę zbroję i oni mnie tutaj zawsze atakują za 12, natomiast Lua ma chyba tylko i wyłącznie 35 HP, więc musimy ją tak jakby bronić. Dobra, zróbmy może coś takiego, że ja sobie tutaj po prostu poczekam, niech nie tura przeciwnika, niech oni teraz tutaj do mnie podejdą. Widzicie, sami tutaj podchodzą, dobra, teraz tutaj drugi przychodzi, on mnie teraz tutaj, bandyta szermierz, zaatakuje. Za 3, więc jest w sumie dosyć spoko, okej. Okay. Możemy teraz tutaj zacząć atakować pomalutku, ponieważ zróbmy może coś takiego, że ja sobie podejdę... może tutaj sobie podejdę, dobra, i już tutaj zaatakujemy. Zaatakujemy tego gościa, miejmy nadzieję, że uda mi się go na hita wziąć. Niestety nie, ponieważ czasami jest critical hit, a czasami jest taka troszeczkę lipa. Mamy tutaj szermierza, który powinien zejść na hita, dokładnie. Pierwszy przeciwnik zszedł na tego, na hita. Ja się teraz tutaj, tak jak widzicie, za 14, a mam tylko 16 HP i to jest taka troszeczkę lipa, muszę wam powiedzieć, bo dwa razy już dostałem za 27, więc to jest dosyć duże, jeżeli chodzi o taką postać. Dobra, tura gracza, moi drodzy, zabijemy sobie tego typiarza teraz, żeby on już nam tutaj nie przeszkadzał i żeby nas już tutaj nie bił. Robimy tak, pyk, ja jeszcze tutaj raz dostanę niestety od tamtego gościa za 12 pewnie, więc mi znowu HP troszeczkę zejdzie, ale na szczęście mamy tutaj jakieś tam uleczatory. Ile za 11, no dobra, zostało mi 29, na spokojnie,
Ja go teraz tutaj zaatakuję. Zobaczymy, czy weźmiemy go na... Nie, znowu go nie wzięliśmy na hita. Muszę wam powiedzieć, że ona ma dosyć ciekawą broń, ponieważ ona go tak, wiecie, jak fajnie atakuje. Ale nie bierze ludzi na hita. Bardzo rzadko bierze. Jeszcze jeden chyba tutaj przyjdzie. Nie, bo on tam jest. Widzicie, on sobie tam stoi. On tak jakby nas tutaj nie widzi. Dobra, ja sobie podejdę tutaj tą luą i zbierzemy sobie tutaj jakieś przedmiociksy. Możemy wziąć też mniejszą miksurę leczenia. Natomiast Natal niech już tutaj podejdzie i weźmie tego gościa na hita. Tak powinno się chyba stać, co nie? Bandyta z toporem. Jest, wzięliśmy go na hita. Wydaje mi się, że... Dobra, on mnie teraz tutaj nie zauważył, więc Lua może sobie tutaj na spokojnie podejść. Możemy sobie zebrać te przedmioty, które się znajdują tutaj. Wadliwy topas zręczności i wadliwy szmaragd zdrowia. Okej, dobra. Ja sobie może zrobię coś takiego, że... Podejdę tu. Ten też tutaj od razu dostanie atak. Pyk. Bo ten Natal, muszę wam powiedzieć, że jest dosyć spoko postacią. On mnie teraz tutaj co prawda zaatakuje tymi dwoma, ale oni mnie tutaj biorą tylko i wyłącznie za 3, maksymalnie za 4. Widzicie, 4, także to jest nic. I my musimy tak naprawdę tą Luę zrobić coś takiego, żeby ją bronić, co nie? Dobra, tura gracza, ja zrobię teraz coś takiego, że Natal niech już tego tutaj zaatakuje. Miejmy nadzieję, że go weźmie na hita i go wziął na hita. Dobra, spoko. Natomiast Lua niech sobie tutaj zbierze te przedmioty. Znaleziono grzyb oraz dobry szafir obrony. Okej, tura przeciwnika, on mnie teraz zaatakuje. Szkoda, że tu jest coś takiego, że na przykład on mnie atakuje i nie oddajemy mu. Chociaż nie wiem, no tak sobie po prostu twórcy tej gierki wymyślili. Dobra, atakujemy teraz tego typiarza, spoko. Dobra, i Lua musiałaby zrobić coś takiego, że ona sobie tutaj podejdzie, ponieważ tutaj na dole, jak sami widzicie, są takie niebieskie cosik leci, więc wydaje mi się, że możemy sobie tutaj wszystko zebrać. Dobra, podejdźmy może tu. Ja sobie to teraz tutaj zbiorę, okej. Okay. Jakiś proch, coś tam. Może zróbmy tak, że ja sobie już sobie tutaj podejdę i czekamy. Okej, tura przeciwnika, on mnie tutaj tak jakby teraz jeszcze nie widzi, więc zróbmy tak. Pyk. Dobra, co tutaj mamy teraz ciekawego? Nic. Bardzo fajnie, dobra, czekamy tutaj, aż Lua podejdzie, ponieważ Lua musi zawsze z zaskoczenia tak jakby tutaj podchodzić. Więc ja zrobię jeszcze coś takiego, że użyjemy mniejszą miksturę leczenia, żebyśmy byli tutaj podleczeni. Natal niech sobie tutaj jeszcze poczeka, dobra, i czekamy na Luę. Dobra, zróbmy coś takiego, ja sobie tutaj podejdę, okej, spoko. Dobra, i teraz robimy tak, ja sobie może tutaj podejdę, dobra, natomiast Natal już powinien tutaj pomalutku wejść, tylko najgorsze jest to, że ja sobie wejdę tutaj i nie będę go mógł tutaj uderzyć, więc może o jedno pole się przesuniemy i on mnie już chyba powinien zauważyć. Nie, jeszcze mnie nie widzi, więc w sumie spoko i robimy tak, patrzcie, pyk. Podchodzimy tutaj, ponieważ to są łucznicy, z tego co mi się wydaje, i on, to oni powinni być chyba na hita. O 30, no widzicie, łucznicy zawsze mieli bardzo mało HP. Podejdziemy sobie tu i zaatakujemy też tego drugiego łucznika, ponieważ powinno być dosyć spoko. Patrzcie teraz to. Pyk, 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 pyk. Dobra, drugi łucznik poległ, on teraz mnie tutaj zaatakuje. Wydaje mi się, że tych dwóch przyjdzie do Luły, ponieważ oni wiedzą, że to jest kobieta, więc ona może mieć mało HP. 12 HP mi zeszło. Dobra, ten poszedł do Natala, także jest w sumie dosyć spoko. Okej, okay. I teraz tak, robimy coś takiego, że zaatakujemy tego typiarza, miejmy nadzieję, że będzie critical hit. Jest, mamy critical hit, więc typek już od razu poległ. I teraz tak, atakujemy tego gościa, bandyta z toporem, i on też poszedł na hita, okej. Okay. Widzę, że tutaj mamy też jeszcze jakąś skrzyneczkę. Lua niech podejdzie tutaj. Otworzy sobie to. Mikstura odwrotu i topór. Ten niech podejdzie tu, mamy jeszcze 60 HP. Zbierz, to dobry szmaragd zdrowia, okej. Okay. Nie wiem, czy później możemy coś craftować, czy też nie. W każdym bądź razie, Lua ma 49 HP, ten ma tyle, więc możemy zrobić coś takiego i możemy, zobaczcie, możemy zrobić, wymienić przedmioty na przykład z Luą, mogę jej dać miksturę leczenia i teraz zrobimy tak, czekaj, natomiast Lua niech się może jeszcze, nie, na razie niech się nie podlecza, ponieważ może być tak, że po prostu nie będziemy tego wszystkiego potrzebowali, co nie? Natal niech tutaj od razu wbije z buta, dobra, atakuj tego. I patrzcie to. Pyk, dobra, ten zszedł na hita. Ja widzę, że tutaj coś się jeszcze świeci. Więc, a tam jeszcze jest jakaś skrzyneczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wiecie co? To, co tutaj jest, to chyba będzie pewnie jakaś gałąź. Więc ja może zrobię... Nie chcę, żeby mnie atakowali, ale możemy zrobić tak, że ja się tutaj ukryję. Może mnie nie zauważą. Czekamy. Dobra, tura przeciwnika, jeden pewnie do mnie przyjdzie, tak też właśnie myślałem, że tutaj podejdzie, więc znowu wejdziemy za 12, tam 11 HP. Ten, a czemu jestem taki zamrożony? Taki jakiś szary tam byłem, widzicie to? Jakiś taki szary jest, nie wiem o co chodzi. Oh my god! 26, dobra, spoko, tura gracza. Atakujemy, miejmy nadzieję, że go weźmiemy na hita, żeby sceny nie było. Jest, dobra, jest critical hit, więc jest w sumie spoko.
Ja teraz podejdę do tego, żeby on już jej nie atakował i musimy bronić tą naszą Lue, ponieważ tak jak wam powiedziałem, ona ma bardzo mało HP. Dobra, która przeciw... Ona zaś mnie zaatakuje, oh my god, dobra, za 11 mnie wziął, może się tutaj podleczymy, ale już słyszę tutaj muzyczkę, więc to chyba oznacza, że już wygraliśmy. Otworzymy sobie jeszcze tą skrzyneczkę, eliksir zdrowia, paraliżująca bomba i teraz na Tael atakuje. Miejmy nadzieję, że go weźmie na hita. Dobra, wzięliśmy go na hita, moi drodzy, udało nam się przejść pierwszą misję. Gdzie się tego nauczyłaś? Całkiem nieźle, dzieciaku. Chciałbym móc powiedzieć to samo o tobie, następnym razem spróbuj nie wchodzić mi w drogę. W ogóle ja sobie tutaj kliknąłem teraz na bohaterowie i spójrzcie, ile tych bohaterów w ogóle jest. PZ65, tu jest 80. Tych bohaterów będzie mega dużo, więc później będziemy sobie mogli wybierać, kto będzie tutaj szedł na wojnę i tak dalej. Tu mamy mikstury, tutaj w ogóle klejnoty jakieś, okej. Okay. Ale to co, wadliwy szmaragd zdrowia, plus 8 PZ? Aha, czy ja tego mogę używać, okej. Okay. Minus 2 obrona, plus 1 zręczność. Tutaj mamy Nataela, więc możemy mu obronę... O, widzicie? Ja muszę dać jej Czekajcie, ja muszę jej dać obronę, ponieważ mamy już tutaj taki klejnot, który jest, widzicie, plus 8 perzetów, ale minus 1 obrona, więc ja jej dam jeszcze... Dobry szmaragd zdrowia. Ja daję to, usuwamy to, dodajmy plus 5 obronę i ona teraz ma, spójrzcie, 65 plus 16... I jeszcze ma obronę plus 5. Oh my god, dobra. I teraz Natal, spójrzcie, bierzemy teraz tak. Wadliwy, minus 2 obrona. Dobra, niech będzie, ale dodamy też minus 1, ale plus 8 perzetów. Dobra, weźmiemy coś takiego. Więc te klejnoty są w sumie dosyć spoko. Dobra, mamy tutaj wytwarzanie. Wszystko, mikstury, coś tam. Ruda żelaza. Wytwórz. Klucz do skrzyni. Klucz uniwersalny, łopata. Później tutaj mamy mikstury. Ale nie mamy jakut, aha, czy ja to wszystko tutaj potrzebuję, widzicie, mamy tutaj jakieś grzybki, mikstury, coś tam, ale nie mamy teraz tutaj jeszcze przedmiotów, mieszanka homeostatyczna, bronie możemy i różne, okej, dobra, umiejętności, możemy tutaj też jeszcze umiejętności ogarnąć, tylko niewykorzystane punkty umiejętności, spójrzcie, mamy niewykorzystane punkty umiejętności, ale muszę najpierw chyba wziąć to, dokładnie, widzicie, musiałem wziąć to. Na początku każdy, który postać odzyskuje 4% swojego perżet, gdy ma mniej niż 50% perżet. Wow! Odblokowuje nowe miejsce w amulecie gracza na każdym nowym poziomie. Dobra, bierzemy teraz to. Więc w sumie spoko. Potwierdź, dobra. Czy to już zostało potwierdzone? Dobra, mamy to potwierdzone. Mamy mapę świata, więc musimy teraz iść tutaj na kolejną bitwę. Zobaczymy, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia, ale widzę już tutaj dosyć dużo bohaterów. No dalej, chłopcze, nie masz w sobie niczego wartościowego? Nie ma szans, że w to uwierzę. Sophie. O, Sophie, widzicie? On do nas chyba dołączy, bo już tam właśnie widziałem coś takiego. Przysięgam, nic nie mam. Jeszcze więcej? Daj mi już spokój, że też to musiało stać się dzisiaj. Dobra, gdzie my jesteśmy? Brzmi jak kłopoty, patrz, tam jakiś dzieciak. Czy to niemożliwe, że to może być on? Nie powinniśmy się w to mieszać, spróbujmy ich wyminąć. Nie zostawię tego chłopaka, musimy mu pomóc. Czy mój słuch nie zwodzi? Ty przejmujesz się losem kogoś innego. Znam go. Idziemy. Znasz co? Mam nadzieję w ogóle, że... Sophie, co ty do diabła tutaj robisz? Lua, ty tutaj, ty żyjesz? Zobaczcie, jak w ogóle uśmiecha. Oczywiście, że żyje. Za kogo ty mnie masz? Nie zabierajmy się stąd, staruszku. Idę. Dobra, tylko że... Gdzie on w ogóle tu jest? Bo ja ich tutaj w ogóle nie widzę na razie. Patrz, chłopie, na swoich przyjaciół, to zdarzało się imitacja wsparcia. Fajnie, że teraz będziemy grali trzema postaciami. Nie pokonaj wszystkich wrogów. Sophie i Natal i Lua muszą przeżyć. Widzieliście? Dobra, gdzie my teraz tutaj startujemy? Która gracza? A jesteśmy w trójkę. Okej, okay, i wszyscy mają już od razu, wiecie jak, perżety, punkty życia mają na spokojnym tym. Dobra, ale wydaje mi się, że on chyba strzela, co nie? Sophie. Co on tutaj robi? Nie wiem, no podejdźmy, zobaczymy jaki on jest. Użyj. O. Aha, ja mogę chyba strzelić. Aha! W ogóle widzę tutaj dwie skrzynki, więc one mi się mogą mega przydać. Czekaj. I tu podlecimy sobie jeszcze nią. Dobra, i czekaj. Zobaczymy, co tura przeciwnika, co on teraz tutaj będzie kombinować. Ale widzę, że już tutaj biegnie, więc jest taka troszeczkę scena. Dobra, lecisz tu. Czekaj. Ona niech sobie podejdzie tu. Czekaj. A Natal niech podejdzie tutaj i niech zbiera od wszystkich ten, bo tutaj widzicie, mamy takie coś, więc oni mnie tutaj nie zaatakują. Tu, o. Dobra, no co teraz mam zrobić? Ja jestem ciekaw, czy mogę strzelić. A mogę teraz zaatakować! Aha! Czyli on na dwa pola do przodu atakuje! Nie, cztery. Raz, dwa... Aha! Aha! No dobra, to ja nie wiedziałem. Dobra, niech mnie tutaj troszeczkę poatakuje, nieważne, bo dla mnie jest teraz ważne też, żebyśmy sobie pozbierali te przedmioty teraz tu.
O Jezu, widzicie, on sobie tak strzela. Okej, za szóstkę mnie trafił. Tu? Otwórz. Co? Antidotum, paraliżująca bomba. Sophie, niech podejdzie tu. Zbierz. Dobry szmaragd zdrowia, widzieliście? Że to się opłaca? Atakuj teraz tego. Atakę! Pyk go za 38. Dobra, udało się przejść. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Lua. Co się stało, Sophie? Dlaczego tu jesteś? Może mi ktoś wyjaśni, co tu się dzieje? Kim jest ten chłopak? Skąd się w ogóle znacie? Mógłbym zapytać o to samo. Co to za mężczyzna, Lua? Wygląda jak jeden z bandytów. Czy on jest niebezpieczny? Uspokójcie się, Sophie to jest Natal. Nie należy już do tej bandy zbirów, a już na pewno nie jest niebezpieczny. No właśnie! Sophie był jedną z mieszkańców wioski. Sophie, co się stało? Co robisz tak daleko od domu? Ja byłem na polowaniu. Wracając usłyszałem krzyki dobiegające z osady i uciekłem. Starszy Molten powiedział mi, bym uciekał, jeśli kiedykolwiek nas zaatakują. Miałem nadzieję, że nigdy nie odczekam tego dnia. Molten, co to? To jest starszy wioski, to był starszy wioski. Sophie, dołącz do nas, jesteśmy w drodze do stolicy. Starszy Molten powiedział mi, bym kogoś tam odszukała. A ten koleś, on idzie z nami? No na razie pójdzie, tak. Bo wszystkie dzieciaki w tym królestwie są takie nieprzyjemne. Dobra, moi drodzy, kierujmy się na wschód, klify, gra, coś tam. Jeżeli chcecie więcej tej gierki, zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie sami sobie zagrać tą gierkę, macie link w opisie do tej gry. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, lista wspierających dziękuję, komentarze dnia dziękuję i subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały, po więcej, żebyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, na razie, niech cześć!